Skończyła się pierwsza część naszych przygotowań. Przechodzimy teraz do drugiej części. Był to, tak jak wcześniej powiedziałem, okres wzmożonej pracy. Praktycznie wszyscy zawodnicy dostali szansę pokazania się. Dużo młodzieży tutaj z nami trenowało, uczestniczyło w meczach kontrolnych. I patrząc na ten okres, jestem bardzo zadowolony, że obył się on bez kontuzji, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i możemy jechać spokojnie na dalszą część naszych przygotowań do Turcji ze zdrowymi zawodnikami. Czuję się tutaj bardzo dobrze, też fajnie sztab mnie przyjął oraz zawodnicy. Atmosfera w drużynie jest bardzo taka rodzinna, więc to jest tym bardziej dla mnie lepsze. Dobrze się odnajduję w takich środowiskach. Co do gry w sparingach i ogólnie czucia się na boisku, to też jest pozytywnie, to widzę, bo gdzieś tam założenia w ofensywie są takie, że jest ta dowolność i to też mi to bardzo odpowiada. Dokładnie. Wszystkich obejrzeliśmy, no, może o kim zapomnieliśmy, ale zakładamy, że wszyscy. I ta selekcja zostaje w tej chwili dokonana. Na obóz już nie wszyscy jadą. Nawet po dzisiejszym meczu też zmieniłem jednego z zawodników młodzieżowych, ponieważ na dzień dzisiejszy inny prezentuje się lepiej. I myślę, że ci, którzy z nami pojadą na obóz do Turcji, to na dzień dzisiejszy są to ci najlepsi, jeżeli chodzi o zawodników młodzieżowych. Co trzeba podkreślić, że pozostali dalej są w kręgu naszych zainteresowań, jak najbardziej cały czas się będziemy przyglądać, będą z nami również trenowali, ale na dzień dzisiejszy też ta grupa musi być mniejsza i ci, którzy z nami pojadą, wyglądają naprawdę dobrze. No na pewno jest to miejsce, gdzie zawodnik w moim wieku może się jeszcze rozwinąć. Jest wszystko, czego trzeba tak naprawdę. Można to porównać troszkę do Bełchatowa, jak byłem, jeśli chodzi o zaplecze, o warunki treningowe, więc Bełchatów był wtedy w Ekstraklasie i można to do tego porównać. Jest po prostu wszystko, co jest potrzebne, żeby zawodnik się rozwijał. Tak. Mateusz cały czas jest prowadzony indywidualnie, ale jest zdrowy, od razu powiem. Oszczędzamy go, prowadzimy go troszeczkę inaczej. Najważniejsza dla nas jest liga. Krystian dwa dni temu tam leciutko poczuł lekkie zmęczenie, ale też bez kontuzji. Dzisiaj mógł grać spokojnie, a stwierdziliśmy, że nie, żeby sobie spokojnie przeprowadził z trenerem od przygotowania jednostkę treningową. Zostawiliśmy go, ale tak jak powiedziałem, wszyscy są zdrowi. Coś, czego wcześniej nie miałem, takiego komfortu, żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi. Mieliśmy zawodników, którzy mieli kontuzję i w rundzie jesiennej no niestety nie zagrali bądź mało grali. Mam nadzieję, że utrzymamy to do ligi. Ogólnie w ofensywie czuję się dobrze, gdzieś wyżej ustawiony. To jest takie moje, nie mam takiego jednego miejsca tak naprawdę, trener może mnie tam ustawić nie na skrzydle i na dziesiątce jak trzeba, na dziewiątce, więc jest ta jest tych kilka pozycji. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby przebywać na tym boisku, żeby pokazywać się z dobrej strony i żeby drużyna miała z tego korzyść, a czy to będą bramki, czy to będą same okienka, czy tylko wkładki do pustej bramki, to nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ja mamy deklarację, że będziesz strzelał bramki. Nie wiem, czy będzie grał, ale będziesz strzelał bramki. Postaram się. Przyspieszyliśmy ten dzisiejszy sparing, bo on miał się odbyć jutro. Jutro już wyjeżdżamy do Warszawy, skąd będziemy lecieli. Także troszeczkę zajmie nam ta podróż, ale idealnie się to wkomponowało w ten okres nasz, ponieważ ten pierwszy etap zamknęliśmy i teraz
jest przerwa, notabene spowodowana podróżą i zaczynamy drugi przyjemniejszy okres dla zawodników. Chłopaki wiedzą, jak się czują, także tak jak mówię, teraz jest ten przyjemniejszy okres, ale okres też pracy, tylko inny, na pewno inny.